W tym materiale zapoznasz się z możliwościami modułu OBD sterowników z rodziny KME NevoSky. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj! Najeżdżając na poszczególne opcje znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Zaawansowane sterowniki gazowe rodziny KME Nevo Sky posiadają wbudowany moduł OBD. Są to następujące typy sterowników gazowych: KME Nevo Sky Direct, KME Nevo Sky Max, KME Nevo Sky Jet OBD, KM Nevo Sky Jet Expert. W przygotowaniu jest sterownik KME Nevo Sky Jet OBD Mini. Sterowniki te dają możliwość komunikacji ze sterownikiem benzynowym wykorzystując interfejs diagnostyczny OBD2 (Onboard Diagnostics). W przypadku komunikacji typu CAN moduł OBD łączymy przewodami CAN L (żółty) pin 14 złącza OBD i CAN H (niebieski) pin 6 złącza OBD, albo przewodem Kalain. Szary, pin 7 złącza OBD. W przypadku starszych protokołów transmisji OBD, inne protokoły jak VPW i PWM nie są wspierane. Zastosowaniem komunikacji ze sterownikiem benzynowym jest odczyt parametrów z systemu OBD2 oraz ich wizualizacja w programie w celu dokładniejszej diagnostyki i regulacji. Odczyt i kontrola, w tym kasowanie zarejestrowanych i oczekujących błędów sterownika benzynowego. Automatyczna adaptacja systemu gazowego przy wykorzystaniu korekt paliwowych odczytywanych z OBD, adaptacja OSA OBD, system adaptation. Korekcja dawki gazu na podstawie parametrów odczytanych z OBD, np. obciążenia czy temperatury silnika. W programie na zakładce OBD znajdują się następujące elementy wstęgi. Strona sterownik OBD strona zawiera informacje o połączeniu ze sterownikiem samochodowym, wykrytych sterownikach oraz opcje wpływające na sposób nawiązania komunikacji. Opcja protokół pozwala określić rodzaj protokołu, przy pomocy którego sterownik ma się łączyć z OBD. Komunikacja OBD może być nawiązana w większości aut wyprodukowanych po roku 2001 przy wykorzystaniu następujących protokołów: ISO 9141-KWP 2000 slow, KWP 2000 fast, CAN 11 bit ID 500 kilobitów na sekundę, CAN 29 bit ID 500 kilobitów na sekundę. Kan 11 bit ID 250 kilobitów na sekundę, CAN 29 bit ID 250 kilobitów na sekundę. Pasek stanu pokazuje aktualny stan nawiązanego połączenia. Opcja autołączenie pozwala określić, czy oraz kiedy sterownik ma się automatycznie łączyć z systemem OBD. Jeśli opcja jest włączona, to system czeka 30 sekund od pojawienia się zasilania. Po czym łączy się automatycznie? Dostępne są następujące tryby pracy: autołączenie wyłączone. Sterownik nie będzie się łączył automatycznie z OBD. Autołączenie zawsze. Połączenie ze sterownikiem OBD będzie nawiązywane automatycznie po wykryciu startu silnika. Autołączenie na gazie. Połączenie ze sterownikiem OBD będzie nawiązywane automatycznie tylko wtedy, gdy system jest w stanie gaz, praca na gazie lub oczekiwanie. Na benzynie nie będzie próby nawiązania komunikacji z OBD. Pamiętaj, tryb autołączenie na gazie jest trybem domyślnym. Podczas startu sterownika na benzynie sterownik nie będzie się łączył z OBD. Pozwoli to na bezproblemowe podłączenie się zewnętrznym skanerem, na przykład w serwisie zewnętrznym. Pamiętaj, w przypadku włączenia mechanizmu adaptacji OSA, kasownika lub wykorzystania parametrów OBD do korekcji dawki gazu, nie jest możliwa zmiana trybu autołączenia. Przycisk Wykryj pozwala na automatyczne wykrycie protokołu. Przycisk Połącz. Łączy z OBD przy wykorzystaniu wybranego lub wykrytego protokołu. Przycisk Rozłącz przerywa połączenie OBD. Strona Bieżące odczyty Shift plus F1 pokazuje okno z bieżącymi odczytami parametrów z OBD, takich jak korekty paliwowe, obroty, prędkość, kąt wyprzedzenia zabłonu czy ciśnienie paliwa na listwie czujniki tlenu, tryb pracy układu paliwowego i inne. Strona Kody błędów Shift plus F2 otwiera okno błędów odczytanych z OBD sterownika benzynowego. Przycisk Odczytaj Shift plus Control plus F2 odczytuje błędy ze sterownika benzynowego. Przycisk Skasuj Shift plus Control plus F3 kasuje błędy w sterowniku benzynowym. Kasownik Shift F3 otwiera okno konfiguracji mechanizmu automatycznego kasowania błędów OBD. OSA Shift F4 otwiera okno z ustawieniami adaptacji OBD. Pamiętaj, niefabryczne akcesoria używające OBD do pracy, np. head up display lub wyświetlacz wielofunkcyjny, mogą nie działać prawidłowo, gdy instalacja gazowa będzie połączona z OBD. W następnym odcinku opowiemy Ci o zakładce OBD Sterownik OBD. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.